Ostatnio rozmawiałem z moją żoną o śmierci, jakby no nie, to jest normalny temat, bardzo sobie codziennie rozmawiamy na ten temat. Nie no, żartuję, no, oczywiście, że nie, ona mówi do mnie, Łukasz, posłuchaj, jeżeli ja umrę pierwsza, ja mówię, kochani, co ty mówisz w ogóle, ale nie, posłuchaj, jeżeli ja umrę pierwsza, to proszę mnie tak w trumnie położyć, żeby mi się drugi podbródek nie robił. Ja mówię, no dobrze, powiedz mi, co mam zrobić w takim razie z trzecim i czwartym. Żebyś nie wyglądał jak ten ludzik Michelin. Jakby kobiety mega dbają o swój wygląd, ja je podziwiam. One jakby myślą o wyglądzie w każdej sytuacji. Nawet jak już nie będzie ich jakby, no nie, to myślą o tym, jak będą wyglądały. Moja żona jest niewierząca. Nie jest wierząca, ale ona jest gotowa przyjąć ostatnie namaszczenie. Bo myślę, że te olejki od księdza u jędrniu jej skóry.